Cześć, jestem Maciek. Cześć, jestem Robert. I dzisiaj odpowiemy Wam na najczęściej zadawane pytania o chmurze. Zaczynamy. No, jak tylko to były problemy od początku. Kto mówi, że to prosty temat? Co to jest chmura obliczeniowa? Komputer w internecie. Nie no, chmura obliczeniowa. Każdy z nas zna pewnie dysk w chmurze. To jest bardzo podobny koncept. Tutaj mamy po drugiej stronie po prostu komputer, jakiś procesor po drugiej stronie, który robi za nas jakieś obliczenia. I to może być gra, to może być jakaś aplikacja. Jakikolwiek program. Tak, odpalony nie u nas, tylko gdzieś tam daleko, za chmurami, z drugiej strony. Czyli na tak naprawdę komputerze. Wszystko, co możecie sobie mieć na swoim własnym komputerze stacjonarnym w domu, to samo możecie mieć w chmurze. I to właśnie jest to, czym jest chmura obliczeniowa. No, chyba odpowiedzieliśmy, nie? Dwójka. Się podoba. Dwójka. Idziemy dalej. Kto korzysta z chmury? Korzystasz? Nie. Nie? Ja? Nie. Każdy. Mi się wydaje, że każdy korzysta. Jak nie korzystasz, no nie wierzę w to akurat. Nie, zdecydowanie każdy. Każdy, kto ma dostęp do internetu, każdy, kto ma dostęp do komputera, do telefonu, korzysta z chmury. Często, pewnie nieświadomie, ale na pewno każdy z chmury korzysta. Każdy, kto ma aplikację bankową, każdy, kto wieczorem ogląda sobie telewizję z internetu, każdy, kto zamawia taksówkę przez aplikację mobilną, korzysta z chmury, nawet o tym nie wiedząc. Ta chmura jest bardzo często gdzieś z tyłu w infrastrukturze tych usług, z których korzystamy. I dzięki tej chmurze tak naprawdę większość tych usług jest możliwa. Tak? Tak jest. Wydaje mi się, że... Tak, chyba już wiemy, no, tak? Generalnie jest, odpowiedź wszyscy. Kto korzysta, tak? Wszyscy bardzo dobrze obrazuje to, kto może korzystać z chmury. Jedziemy dalej. Co lepsze, AWS, GCP czy Azure? Azure! Odpowiedź jest jedna i kolega odpowiedział że bardzo, Azure, bardzo tak. Źle. Tak. Kłamstwo zdecydowanie bierutne. Jest to Google Cloud Platform. Tak jest. Z całym szacunkiem się nie zgadzam. Ale tak naprawdę to troszeczkę zależy od Was. I zależy od Waszych potrzeb. Co jest lepsze? To też zależy od Waszego, po polsku, polskie słowo, backgroundu. AWS też jest pierwszą chmurą, więc jest najbardziej dojrzałą i bardzo lubianą przez deweloperów. GCP ma bardzo dynamiczne środowisko i bardzo szybko się rozwija, a Azure jest bardzo mocno nastawiony na Enterprise i ma bardzo dużo usług nastawionych na Enterprise. No tak jest, bo właściwie to chyba nie ma takiej osoby, która nie ma na swojej własnej komputerze, na swoim własnym komputerze jakiejś usługi z Microsoftu, tak? Tak. Także myślę, że to jest taki mega duży plus, mega duży advantage, jeżeli chodzi o Azure'a. Ale to, co wcześniej wspominałeś o tym Linuxie i Windowsach, to nie jest tak, że jak ktoś nie zna Linuxa, to nie może wejść do GCP ani do AWS-a. Tak? To jest część, która jest na pewno nieodłączna od GCP, ale to nie jest tak, że jak nie znasz, to nie możesz. Tak, no i w drugą stronę. Dokładnie. Też Azure bardzo mocno inwestuje w Linuxa. Też jest tak naprawdę połowa usług, jeżeli nie więcej, w Azure stoi na Linuxie, więc to nie jest takie sztywne, ale to jest pewna sugestia, co jest, w jakim kierunku się rozwijają te chmury. Tak jest. Co, idziemy dalej, nie? A jeszcze tak, żebyś nie miał czasu odpowiedzieć, to GCP i tak lepsze. Co to jest IaaS, PaaS i SaaS? Trudne skróty. Trudne skróty. Może rozwiniemy. IaaS, Infrastructure as a Service, PaaS, Platform as a Service i SaaS, Software as a Service. Trudne skróty. Wszystko, czyli as a Service, czyli wszystko jako usługa. To można chyba najprościej wytłumaczyć na przykładzie pizzy. Tak jest. To jest bardzo, bardzo słynne w żargonie chmurowym. Tak. Tak zwane pizza as a Service. Tak, pizza as a Service. Możemy sobie porównać tradycyjną naszą infrastrukturę do kupna składników i zrobienia pizzy w domu. To jest tak, jak teraz robi się IT, jak kiedyś robiło się IT. Wszystko mamy u siebie, wszystko robimy sami, wymaga to od nas dużo nakładu pracy i czasu. Możemy zrobić to tak, jak chcemy. W IaaS-ie jest troszeczkę prościej. To tak, byśmy sobie kupili już gotową, mrożoną albo nawet niemrożoną pizzę. Ona jest przygotowana, wkładamy ją do piekarnika i wychodzi nam gotowa przyrzutka pizza, którą musimy właśnie w tym piekarniku upiec, musimy ją postawić, ale potem musimy też po tym posprzątać, tak? Dokładnie. PaaS, no to ja bym to porównał troszeczkę do zamawiania pizzy.
Ta pizza już przychodzi, gotowa, cieplutka, smaczniutka. Sobie kładziemy na stół, musimy sobie ją rozłożyć. Jak ktoś lubi, jak ktoś nie, to z kartonika. A potem musimy po tym posprzątać, tak? I też ważne właśnie w tym pasowej anegdotce pizzowej jest to, że musimy zapewnić pewne środowisko. Czyli nasz dom. Tak, tak, zjeść pizzę. Tak. No w zasadzie tak naprawdę już ta sprawie nic nie obchodzi, tak? Możemy nawet nie mieć gdzie zjeść tej pizzy, idziemy sobie do lokalu, zamawiamy pizzę, co prawda mamy ograniczony wybór, bo to menu jest już ustalone z góry, ale wybieramy sobie gotową pizzę, zjemy ją, wychodzimy, nawet nie musimy po sobie zbytnio sprzątać. I nic nas więcej nie interesuje. Tak. I to chyba najlepiej tłumaczy, najprościej. Zdecydowanie. Czym są te rodzaje usług, tak? Next question. Trudniej ci się to odrywa, nie? Już odpowiada, pytania, dokładnie. Dobra. Jak działa serverless? Szybko. Nie no, generalnie to, słuchajcie, słowo serverless to jest to coś, co nie ma tam serwerów? Nie ma. Nie ma, na pewno. Widziałeś jakieś? Nie widziałem, ale to chyba właśnie o to chodzi w tym podejściu. Tam serwery oczywiście są, tylko te serwery nas troszeczkę nie interesują. Interesuje nas oprogramowanie uruchomione na tych serwerach, interesuje nas najczęściej kod uruchomiony na tych serwerach. Nie interesują nas, tak naprawdę nie interesuje nas ten sprzęt, który tam jest pod spodem. I to tak naprawdę w skrócie wyjaśnia to podejście. Właściwie tak? Dbamy tylko o kod i o logikę biznesową, tak naprawdę, którą chcemy zaimplementować, a reszta nas nie interesuje. Czym są mikrousługi? Porównując do czegoś, to ja mogę takie porównania sobie zarzucić. Wyobraźcie sobie, że mamy taki gigantyczny monument zbudowany z betonowych klocków. I mikrousługi to jest... Klocki Lego. To są takie klocki Lego, te betonowe klocki. Wyobraźcie sobie, że ten monolityczny pomnik nagle rozbijamy na te małe klocuszki betonowe, ale mimo wszystko one są połączone ze sobą jakimiś niciami albo prętami, że zachowują tą funkcjonalność, współgrają ze sobą, ale pierwsze co widzimy, to po pierwsze jest to bardziej elastyczne, a drugie, te małe klocki są zdecydowanie lżejsze od tego monolitycznego, gigantycznego pomnika. Na przykład, mamy sklep, pojawia się bardzo dużo zamówień, wtedy to, co odpowiada nam za obsługę klientów, możemy bardzo szybko wyskalować i obsłużyć tych klientów. Nie musimy budować całej aplikacji potężnej od początku, możemy bardzo łatwo ją skalować, ale też to umożliwia nam odporność na awarie większe, ponieważ jeżeli jedna taka mała usługa, coś się z nią stanie, zaraz następna ją zastąpi. To jest bardzo, bardzo ważne i bardzo fajne w tych mikrousługach. Kolejne pytanie, przedostatnie już. Jak duża? No idzie. Czy cloudowiec chodzi z głową w chmurach? Zawsze. Zawsze. Musi chodzić z głową w chmurach. To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja to widzę w taki sposób, że tak, cloudowiec chodzi z głową w chmurach w kwestii takiej, że troszkę błądzi. Wie gdzie błądzi, ale troszkę błądzi i chodzi mi tu głównie o usługi i funkcjonalności chmury. Bo co kolejne zadanie, to musimy zmierzać się z innymi usługami, z inną technologią. Musimy sobie z tym radzić. To nie jest takie chodzenie w chmurach, że myślimy o niebieskich migdałach. Tak, nie. Tylko znaczy bardziej takie błądzenie, ale tak czy siak wiemy, jaki jest cel. To trochę jest tak, że każdy jak ma jakąś pracę, to troszeczkę zawsze do niej nawiązuje w swoim życiu. I tak jak na początku mówiliśmy, że ta chmura jest wszędzie, to taki chmurowiec troszeczkę bardziej ją zauważa. Taka osoba, która jest cloudowcem, to jest z jednej strony techniczna, a z drugiej strony osoba z wyobraźnią, dlatego że ta chmura daje nam bardzo dużo możliwości i musimy umieć wykorzystać te możliwości. Tak jest, to warstwa abstrakcyjnego myślenia jest też bardzo ważna. Więc to jest ta głowa w chmurach moim zdaniem, tak ale jest, tak jest. To nie są niebieskie migdały. Dobra. Tak. Idziemy dalej. Jak zacząć pracę w cloud i czy warto? Warto? Warto, zdecydowanie warto. Niedawno zacząłeś, co? Spójrzcie, to na przykład. Tak. Warto, zdecydowanie. Tak, niedawno tak? Zacząłem. I właśnie to jest bardzo dobre pytanie. Zacząłem od bootcampu. I dzięki właśnie bootcampowi zdobyłem ogromnie dużo wiedzy i umiejętności. No i to poprowadziło mnie do tego, że teraz jestem pracownikiem PwC, pracuję w chmurze. I tak, macie tu taki żywy przykład przed sobą, że warto na ten bootcamp jednak pójść i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Tak, szukamy takich ludzi, ale też szukamy ludzi też z większym doświadczeniem.
też ludzi, którzy mają doświadczenie w IT, niekoniecznie w cloudzie. Ja jestem z kolei przykładem takiej osoby, która dość dużą część życia swojego spędziła w IT, ale niekoniecznie w cloudzie. Jakiś czas temu ta chmura jednak zawitała w moim życiu zawodowym. No i jednak warto. Udało się, co? To by było na tyle chyba. Dobra. Się gorąco zrobił. Ja też poproszę. Rekrutujemy na Bootcamp. Kolejna edycja rusza za niedługo. Zapraszamy Was wszystkich serdecznie, każdego chętnego. Wbijajcie na stronę pwc.pl/kariera i rejestrujcie się na Bootcamp. Sprawdzajcie, jakie są oferty pracy. I doświadczonych też zapraszamy. Tak jest. Oczywiście. Oczywiście, każdego zapraszamy do współpracy. Cześć.